Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku naszych zmagań, tak, męczarni, że tak powiem, w Resident Evil Zero, co ostatnio sobie zakończyłem, tak, słuchajcie, ale się uśmiecham, bo już nie mogę, muszę to powiedzieć, bo zwariuję zaraz, ale dobra, po kolei, może na początek oczywiście pozdrowienia i wszystkie komentarze, bardzo za nie dziękuję wszystkim, Dawidowi, tak, Dawid, Sebastian, Adrian, Joanna i Beata Becia. Także dziękuję wam za komentarze. Tutaj Seba pisze, że 40 minut zleciało. Tutaj ten odcinek chyba może też zrobię 40, żeby jakiś kuźwa progres był, chociaż trochę. Mam nadzieję, że zleciało, ale coś tutaj w ogóle było w poprzednim odcinku. Potem Adrian tu oczywiście bardzo dobre rady, tak. Dobre rady. Tutaj mówisz, żeby jednak chodzić, żebyśmy chodzili razem. No może to rzeczywiście masz rację, bo ten ekwipunek nam się jakby nie patrzeć zwiększa, więc są większe szanse, że mogę coś więcej zebrać, jak w dwójkę. No mam nadzieję, że mi się to teraz uda. Może rzeczywiście będę chodzić w dwójkę. I co tutaj jeszcze? Aha, to za chwilę o tym powiem. Joanna. Tak. Nie ma to jak do ptaków z shotguna. No, no, no. A Sebastian tutaj widzę, że mnie już od dawna obserwuje, to dlatego wiesz, jaki jestem rocznik. Aha, okej, okay, no dobra. To miło, to miło. I słuchajcie, no i to najważniejsze, o którym właśnie i Sebastian, i Adrian, i Joanna mi pisaliście, bo już ja jak to przeczytałem, to umarłem. Słuchajcie, umarłem. To już jest chyba, kuźwa, u mnie jakaś tradycja w tych rezydentach, że ja otwieram te drzwi i mówię, że są zamknięte. To jest po prostu hit, słuchajcie, hit u mnie. Jak ja to przeczytałem, to prawie telefon oplułem, nie? Mówię, ja pierdzielę, nawet w remake'ach mi się to, już w klasykach dobra, ale tutaj też, nie no, to jest właśnie mój English. Ja to, drzwi się, słyszę taki dziwny dźwięk, że drzwi są zamknięte, koniec, myślę, że są zamknięte. No, ale dobrze, dobrze, że piszecie, bo teraz będzie, no, teraz będę mógł się wrócić normalnie tam gdzieś i te otwarte drzwi otworzyć, także się uśmiałem. Tak, także dziękuję wam, dziękuję. Tutaj miałem jeszcze, słuchajcie, jeden komentarz i może nie tyle, bo mi się nie chce, nie będę się do tego odnosić absolutnie, tylko chciałem powiedzieć kilka zdań na temat tutaj właśnie jednego komentarza, którego już nie ma, oczywiście usunąłem, bo ja, wiecie, takie dziadostwa to ja nie będę tutaj trzymać, nie będę się tym po prostu przejmować. Jakiś Raziel Gameboy do mnie tutaj pisze, jakieś dziecko chyba sfrustrowane. Wiecie, grało 50 tysięcy razy, wszystko już oczywiście wie, nie rozumie, że ktoś gra, prawda, pierwszy raz. Powiem tylko o tyle, słuchajcie, nie wiem, czy ta osoba mnie słyszy, czy nie, ale to, wiecie, to jest ogólnie. Ja na przykład tak mam. Jeżeli na przykład, wiecie, jeżeli chcecie coś obejrzeć, no na przykład tak jak tu, jakiś gameplay Resident Evil, no to ludzie kochani, no przecież na YouTubie jest tego tak dużo, jeżeli nie pasuje ci coś u mnie, nie wiem, mój głos, jak prawda gram, że coś tam lamię, że to prawda nie wziąłem tego, nie zrobiłem tak, no to przełącz, ludzie, idź gdzie indziej, dziecko kochane, nie frustruj się tutaj razem ze mną, tylko idź po prostu na jakiś inny kanał, znajdź sobie, tego jest tak dużo na YouTubie, cokolwiek byś chciał, to sobie znajdziesz i na pewno znajdziesz coś, co ci się spodoba. Także, wiecie, no mi w życiu do głowy by nie przyszło, że jak mi się coś nie podoba, to ja od razu przełączam albo wyłączam, ale nie piszę, bo to jest takie trollowanie, taki, słuchajcie, beznadziejny hejt. No ale są ludzie naprawdę sfrustrowani, mają jakieś problemy, dziecko pewnie ma, wiecie, w szkole złe oceny i próbuje tutaj swoje te wyładować, nie? Także takie jest moje podejście. Ja nie będę się do takich komentarzy odnosić. Ja takie rzeczy kasuję. I jakby to powiedziała moja droga, kochana Akasza, którą serdecznie ściskam i pozdrawiam, którą często gram, no już teraz nie tak często, ale chciałbym już coś zagrać w jakiś custom. Tak, Aga by powiedziała, wypierdalać. Tyle. Klasyk. Proste i na temat. Dobra, jedziemy dalej. Które się tu otwiera? Aha, nie to. Jezus Maria. Oczywiście w tle pralka. Także słuchajcie, bo to dzisiaj jest taki dzień. Ja w ogóle się spóźniłem trochę z odcinkiem.
Ale słuchajcie, kuźwa, pełne ręce roboty. Gdzie mam iść? Więc sorry za to. Czekajcie, bo to spacyjka. Co ja mówiłem? Coś mówiłem. Tak, że miał być wcześniej odcinek. No. Tylko, że naprawdę, słuchajcie, no cały czas coś i ja też nie mam czasu, żeby tak zagrać. Tu jest ten ogień, więc to w ogóle nie ma co. No i przydałoby się jakoś dostać do mojej Rebeki, prawda? No to skoro jakieś tam drzwi, tu Adrian mi tam odnotował mniej więcej, które drzwi, no to jedne to takie na balkon, no ale ja już chyba je otworzyłem, prawda? Jezus Maria. Serio? Heniu. No ty tutaj mi tutaj, no co ty, niepoważny jesteś jakiś czy jaki? Ale czemu on tutaj jest w ogóle? No tu nic nie było. Nie pamiętam, słuchajcie, za bardzo tutaj... A, wiem, gdzie to będzie. No to dobra, to chodźcie, nie będzie. To są te pierwsze drzwi takie, które rzekomo pominąłem. Ale ja je później otworzyłem, tak? Z drugiej strony jakoś, nie? Ale jeszcze... Jeszcze jedna... Ma to jak klawiatura, nie? Jeszcze jedna. Poczekajcie, sobie jeszcze tylko nastawię, bo... Gadam tyle, a nie nastawiłem sobie stoper... Stoperan. Tak, stoperan muszę tutaj nastawić, żeby wiedzieć, ile mam czasu na odcinku. Te drzwi, tak? Tu Adrian mi napisał, że ja je otworzyłem wcześniej, a później jakoś z drugiej strony Rebeką, nie? I jeszcze jakieś jedne drzwi. Kurde, które? A, tu jest ta aula. No to chodźcie tu. Bo muszę się tam do niej dostać, bo ona ma taką korbkę. Ale ona jest za słaba, żeby tę korbkę... Aha, tutaj były te takie obrazy. A tu? Czekajcie, bo tu... A tu były te drzwi takie dziwne, z dziwną jakąś klamką czy coś, tak? Mhm. Coś tu potrzebuję. Kurde. Ja kojarzę te drzwi, które tam otworzyłem. Niby. Otworzyłem. Aha, i tu jest ta winda. Kurde, dotarłem do tej windy. A te były zamknięte, no nie? A to nie można na przykład tutaj odpalić tej świeczuszki? Bo my mamy zapalniczkę, tak? Kto ma zapalniczkę? Boże, nie o to mi chodziło. Dobra, ta niech się tu bawi w tym ogródku. A ja bym na przykład to użył. Aha, czyli to nie da rady, tak? Nie, bo wiecie, tak pomyślałem sobie, że na przykład jakbym to odpalił tu, nie? To... No właśnie. Nie mogę tego odpalić? Jezu, znowu pomyliłem klawisze. No właśnie, tak to jest właśnie. Potem jak to mnie oglądać? Przecież to się nie da. Ogląd nie ma już w ogóle, wiecie, czym strzelać. I ja pierdzielę. Gdzie te drzwi, które ja otworzyłem? A może one są na górze gdzieś? Czekajcie. No, też tak może być. Też tak może być. W sumie to... O, mój piesek się rozciąga. W sumie to... Mogłem zobaczyć mapę, a jak głażę, to znowu w ciemno jak... Tak, tutaj to było to... Tak, teraz jestem na górze. Dobra, no to czekajcie, to może te. To może tu. Ale zaraz sprawdzę mapę, no to był dobry pomysł, żeby... No... Kurde... Te. Coś tu jest jeszcze? Bo w sumie przez te ptaki to ja się nie rozejrzałem. Zabrałem tylko tam jedną rzecz jakąś i... Dobra, to tutaj nic. To tutaj to wszystko. Chociaż tam były do shotguna naboje. No ale dobra. Dawaj mi coś. Chcę jeszcze tylko coś zobaczyć, bo...
tu. Gdzie jeszcze? Tu są. Po drugiej stronie. Tylko że po drugiej stronie to. No dobra, sprawdzę to. A w ogóle fajny jestem, nie? Myślałem, że te ptaki mnie tak wydziobały, że zaraz tutaj coś będzie, ale. No tu są jeszcze drzwi, ale one też mają jakiś dziwny taki symbol. Dobra, to jest te bez klamki. No, no, no. No właśnie. Mhm. A stąd przyszliśmy. Ja pierdziu, maniu, nie wiem. Serio. Tam była ta pluskwa tutaj. Z tamtej strony. Tutaj do zapisu. No to zaczynaliśmy. Kurde, a tutaj było wejście do kuchni. No nie, nie, nie wiem w ogóle o co chodzi. O co kaman, co ja przeoczyłem. Tak, no tutaj byliśmy. Tutaj jest... ta kuchnia, nie? Do której też nie wejdę, bo też coś takiego... No właśnie. Hmm. Ten to w ogóle zaraz wstanie, ja wam mówię. To co ja pominąłem? Jak się dostać do... Nie mogę przejść? Nie. Jak się dostać do tej Rebeki tam? No przecież ja już tu byłem. No. I tutaj wejście jest to na górę. O Boże. Jezus, słuchajcie, jestem z powrotem. Się uparłem na tego Billiego, a to będzie chyba te drzwi, z tego co tak Adrian mi dał adnotację. I to u Rebeki jest, no. Kurde. To będzie to? Hello? Is anybody here? Ja tu byłem? Tak, ja tu byłem. No i co? I otworzyłem to przecież. O Boże. Ja tu przecież chyba byłem. A co to jest? A to może, może to? Może to te drzwi? It's locked. Tak, te to są na pewno locked'owe. Kurde. A ile mam w ogóle naboi? To nie te drzwi jeszcze. 6. Mhm. Ja mam aniołka! Ale jak ja mam się tam dostać teraz na tego? Dobra, zapomniałem, że mam aniołka. No to jest jeszcze taki fajny shotgun. Też by trzeba było to zabrać. Dobra, to nie, słuchajcie, to nie te drzwi. To ja nie wiem, jakie drzwi. To ja byłem pewny, że to te. No bo z tej adnotacji tam Adrian mi tam zaznaczył, chyba, że to te. Poczekajcie, bo to może też być, że to te. Kuźwa. Trzeba to jak otwierać. Zamykać, kuźwa, otwierać. No dobrze. No dobrze, czekajcie. Czyli te się otworzyły. Dobra. No to ej, Billy, chodź na chwilę tu. Gdzie on jest? Gdzie ja go w ogóle zostawiłem? Boże, naprawdę tu. Ja pierdzielę. Trzymajcie mnie. Mogłem go zostawić w tym holu, albo nie wiem, kuźwa, co. Czyli te się otworzyły. No dobra, i dzięki temu będziemy mogli być teraz już razem. Teraz będziemy już razem na zawsze. Kuźwa. Tylko nie strzelaj. Poczekaj, poczekaj. Daj tu enterkiem. O, o. No tu jestem, tak. Tylko, że to jest... To jeszcze nie to. No muszę się tam do niej dostać. Wtedy pójdziemy sobie razem. Aha, i ona by od razu mogła tutaj... To czekaj. Rebeka, chodź na chwilę tutaj. Wyżesz, daj ten. Daj tego. Aniołka tu na wagę. No. Czekajcie. Gdzie tak? I tutaj. Uzuj tam.
Będzie? Aha. Aha. Chyba, że... Słuchajcie... Była jakaś różnica między... Nie mam miejsca, żeby to zabrać. Nie, bo wiecie co pomyślałem? Że na przykład diabełek, bo nie wiem co tam było za bardzo napisane. Kurde. Na chwileczkę, dobra. Mogłem tą kartę w sumie zostawić, ale... Nie, bo tak pomyślałem, że diabełka na przykład damy tutaj. Nie? Tu damy diabełka, a tu damy aniołka, bo nie wiem... Aha, to tak, ona od automatu to daje. No to dziwne, nie? Bo ja jestem... Nie jestem przy tej... Tak, od razu po prostu... A, no, z automatu to tak wychodzi. Więc... Nawet jak na przykład chyba stanę tu, to co będę mógł tutaj dać aniołka? Nie. Dobra. Walić to. Być może... Tak, ona z automatu to daje tu. Być może, słuchajcie, chodzi o to, że może to są niepełne statuetki. Nie jest równiutko, prawda? Dobra. To chodźcie wszyscy tutaj... O Jezus, Mario. To ja biorę już Billiego i tu przechodzimy. To są te drzwi. I on powinien mi to teraz kręcić, nie? Chociaż wiecie co, on... Billy... A mógłby on wziąć na przykład tego shotguna? Może inaczej. Może tak, zrobię... Bo on też przecież mógłby to... To... leave... Tak... I teraz... Billy, zabierz to, dobra. Niech on sobie to weźmie. I wiecie co, chcę tu wejść, bo tutaj chyba jest shotgun, prawda? To może niech Rebeka weźmie. Chyba, że on tutaj mógłby jeszcze to wziąć, czy już nie mamy miejsca? Mam? Mam. Dobra. No. Dobra. Natomiast... Rebeka, weź sobie to. Tak. I możesz wziąć shotguna, czy nie? Dobra. O. Nie? Dobra. O, Jezus. No, to chodźcie teraz, już jesteście tutaj, to... To idziemy do tych... gdzie te korbki były, gdzie, że tam dojdę. Bo jeszcze wiecie co? No bo jeszcze tutaj ten taki ogień buchający na przykład. No bo tak to tutaj parę drzwi też jest niepootwieranych, bo tam potrzeba coś. No tutaj też w tym basenie to coś jest w tej klatce. Dobra, i teraz tak, i teraz Billy, weź tutaj ogarnij kuwetę. To tak, zrobimy to. Aha, chyba, że on to musi. To? No Billy, no weźesz. Naprawdę. No. No. Kręć ładnie. No. Nie pytajcie. Nie pytajcie, bo co tam będziecie pytać? Zawsze można przełączyć kanał, nie? Pamiętajcie o tym. Zawsze można to...
wyłączyć. To jest czasem też dobry pomysł. Dobra. Rebeka, weźże tam idź. Jezus Maria. Dobra. Gdzie to jest? Gdzieś tu się schodzi. O tu. Sorry, że tak chodzę jak pijany, ale... No. I ona to zabiera. O. Gdzieś? Ładnie? Bier to. Co to jest w ogóle? To może być chyba, słuchajcie, jeden z kluczy do tych... No oczywiście, że tak. Czerwone nawet. A ona nie może tego zabrać. Ja pierdzie. Czekajcie, bo... Oczywiście ja nie mogę tego zabrać. Boże. Fuck. Dobra. Aha. A czemu nie możesz tego liwnąć tutaj? No nie, no, nie róbcie jaj. Nie mogę, słuchajcie, tego teraz zostawić. Naprawdę muszę wejść gdzieś tu wyżej? Kurde. No. A. Billy nie dał rady. Nie! Miało być no. Miało być no. Billy, proszę cię, bo już trzecią sekwencję robię tą, jak ty tutaj to przestawiasz. Weź to trzymaj. Chyba, że jakiś limit jest, bo już gościu chyba nie daje rady, co? I może tego... Przecież się nie przestawiałem na niego. Rebeka, serce, no weźesz to. Boże. Gdzie to jest? Tu. Tylko mi tego na łeb nie zrzuć. No. Tak, bierz. Uff, po prostu ręce opadają. O kurwa. Co to jest? Jakaś... Leszka? No nie! No Rebeka, Rebeka no. Ja pierdzielę. Czekajcie. Equip. No dobra, nie będzie to. Mogę to... Jezu, co ja tu robię? Ej, ty! To jest... Ej, Boże, jak ona się nazywa, słuchajcie? Skolopendra. O, tak. Jezu, taka... A ja Leszka. Mogę ją jakoś rozpieprzyć? Już? To nie było tak źle. Ja pierdzielę. A powiecie, co taka szczypawica? O, kojarzycie? No, kojarzycie, na pewno kojarzycie. Taka wielka szczypawica. Zawsze mi się kojarzy, jak byłem na... O! I dostałem jeszcze osiągnięcie. Na... Pod namiotami. To zawsze gdzieś tam pod materacem była. O, Jezus. I wszyscy mówili, uwaga, bo wejdzie ci do ucha. Dobra, kombajna z tym chyba, tak? A, to są jeszcze jakieś inne. Dobra, nieważne. Tak, tak. Ale fajny, słuchajcie, jest, więc... No podejrzewam, że dlatego, że... podejrzewam, że dlatego, że... Gram na easy, no i tyle. Dobra, no to co, idziemy już stąd? Mam ten klucz? Mam. To chodźcie. Kurde. No nie było tak źle, nie? Dziabnęła mnie w sumie raz, ale w sumie powiem wam, że i kruki mnie dziabnęły, nie? I inne rzeczy, a jakoś tak mam fajn. No dobra. No to dobra, to jesteście teraz tu. Tu jest pełno roślin, niech sobie... Tam na dole też taki był jakaś, nie wiem co to było. Jakaś płytka, no nie? Też. Więc też muszę o nim pamiętać, ale... Nie było możliwości, żeby się tam dostać na dole. Tylko pokazali, tylko taka kamerka była, no nie? Jezu, ja chyba tutaj niepotrzebnie przyszedłem. Oczywiście, że tak. Kurde, niepotrzebnie tu przyszedłem. No, sorry, ale widzicie, jak to ze mną jest.
Dobre bronie, nie chcę się, słuchajcie, z nich, nie chcę się jakby z nich, nie chcę się ich pozbywać, nie, bo... No to co, no to tutaj to tylko jedyne co, to naboje do... A ona nie może tego, dobra. To tu chyba, nie, tylko... O. W sumie też mógłbym zrobić cięcie i tam pojawić się na przykład w głównym holu czy coś, ale... Kurde, słuchajcie, też znowu... te czerwone drzwi... No na przykład tutaj sprawdźmy te jedne drzwi. Kurde, które to mogłyby być drzwi? Tutaj są też jeszcze takie jedne. W tej auli też jedne. No tej auli to podejrzewam, bo tam są te rycerze, to nie. Na przykład tutaj są jedne takie drzwi, ale to one mają właśnie inny kolor. Ale dobra, wiecie o co chodzi. Zawsze to trzeba będzie... Chociaż... Aha, nie, bo to, to się inaczej. To trzeba podejść i tak zrobić. Mhm. No, to nie te. No to szukamy te takie czerwone. Nie wiem, czy one były gdzieś tu? To z tą wagą, słuchajcie, to ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Być może znajdę coś po drodze jeszcze, to wtedy dopiero zobaczymy, bo może to te posążki nie są. Albo jeszcze po prostu coś do tego trzeba dać. Tutaj nie było drzwi? A, to były na ten balkon. Słuchajcie, nie wiem. Nie pytajcie. Oho! Włączyło się wirowanie. Sorry za to. Słuchajcie, ale muszę zrobić te pranie. No, nie muszę zrobić. A musi się wywirować ładnie. Jezus, jak szumi, wiem, sorry. To czekajcie, słuchajcie, zrobię cięcie i poczekam, aż to się wywiruje, bo to tutaj chyba te drzwi były. No, ciekawe, czy to te. Jak myślicie? No, ale to za chwilę, dobra, niech się wywiruje. Kurde. Dobra, jestem z powrotem, ale powiem wam, że nastawiłem kolejne. A, będzie. To będzie to. Nie, bo wiecie, bo tam on był czerwony, to tak sobie pomyślałem o tych czerwonych drzwiczkach. You talking to me? Jakiś ładny pokoik. Czy ja wiem, czy ładny? Jakiś taki zdeczka zdezelowany. Coś tu jest? No niekoniecznie. No ale co wy robicie? Przecież ja tutaj... Co tutaj jest? Jest coś? A, czekajcie, bo to chyba można na to wejść. Poczekajcie. No, opka, opka. Aha. A Billy? No, no, no. Naboje do shotguna, ale ja mam... A co z tym kluczem, słuchajcie? Była jakaś informacja? Kurde, znowu nie przeczytałem. Ja to jestem głowa. Czy po prostu potrzeba, czy nie potrzeba tego klucza? Dobra, jakiś pamiętnik znowu. Jakieś fajne informacje na pewno. Dobra, naboje do shotguna, ale no w tej chwili nie ten. Wiecie co? To może tą kartę tutaj. Tą, co mam tu. No. Aha, światełko. Aha, czyli to jest światełko. Ale czekajcie, tu coś błyszczy. Co to jest? A, naboje, dobra. Mhm. Kominek. O! Czekajcie, czekajcie, tam coś jest na górze.
A może by to tak zrobić, żeby Billy to przesunął? No. No ale Rebeka, serduszko. Poczekajcie. Ty mi tutaj nie włazź w drogę, bo ja to chcę przesunąć. Czekaj. Idź tu. I'll go. Okay. Tak. A Billy dalej mi to przesuwa. Tylko pytanie do jakiego momentu, nie? Żebym ja sobie tutaj nie zablokował to za mocno. Czekajcie, on przejdzie. Chyba, że. Czekajcie, wezmę teraz. Tu, Rebeka. A Rebeka może to też przesuwać, czy nie? Nie, ona też już tutaj nie przejdzie. Wiecie, o co chodzi? Ja sobie to po prostu zablokowałem, nie? Jak to by ewentualnie można było? Ktoś by tam musiał być z tej strony, czy jak? No bo on nie. Aha, on też może wejść. A nie, dobra, czekajcie, to może nie będzie tak źle. Będzie? Tylko, że tak, pewnie nie ma miejsca. No kurwa, bo po co? Ja pierdzielę, kombajna z tym. No, dobra. I teraz mi bierz to. Trzymajcie mnie, bo mnie zaraz coś tu potarga. Billy. Billy, weź. No. Co to jest? Jakiś szpikul? Wiem, wiem! Dobra, do zegara. Ale gdzie to było? Gdzie to było? To jest to. This way. Okay. A mogę przez to przejść na przykład? Nie, bo to jest okno, nie? No dobra, no to słuchajcie, mamy szpikulec. A Rebeka po prostu pójdzie teraz za mną, czy ja muszę też przez ten stół przejść ręcznie? No nie, jest. Tylko wiecie co? Boże, gdzie był zegar? Kurde. No kojarzę te wskazówki takie, no nie? Gdzie to mogłoby być? Ja pierdzielę. Tutaj też są jedne takie drzwi zamknięte. Tu nie. Czekajcie, co tu było? Byłem tutaj już 7 razy, wiem o tym, ale. Kurde, weź tu teraz, szukaj tego zegara. Nie taką tarczę po prostu. A, to jest to, i tu jest ta winda. No to nie, to nie, to nie. I tu też są drzwi, ale one są zamknięte. Tak, one są zamknięte, dobra. Tak. Nie da rady odpalić, bo tak pomyślałem o tej zapalniczce, no ale no nie, no nie, to nie. Tam jeszcze mamy jedne drzwi na pięterku też zamknięte. Też potrzebujemy kluczyka do niej. Tak, tu. Potem mamy ten buchający ogień. Tak. Tam gdzieś na dole taką jakąś dziwną płytkę też mamy. No bo tutaj nie było, prawda? Tu było. Nie, tu było tylko. No w sumie też coś było. Tak jakby tą płytkę można było tutaj uruchomić. W ogóle wiecie co? Przydałoby się. Tutaj nie mam. Jeszcze raz. No nie mam właśnie. Nie wiem co z tym kluczem. Czemu ja chodzę z tym kluczem? Słuchajcie, bo.
To jeszcze mi nie pasuje. No, przydałby się zapis przede wszystkim, bo jak tutaj zaraz dednę, to będę musiał nawet tę skolopendrę całą przechodzić jeszcze raz. No, to tutaj można zapisać śmiało. Tu gdzieś sobie ribony zostawiłem, dobra. Ale to najpierw jeszcze też pozostawiam na przykład to. Tak. A wezmę sobie ribonka. Mam nadzieję, że... Dobra. I zapiszemy, wiecie? Łotu. Dobra, nie będzie na nowym. Gdzie ten zegar? Kurde. Serio? No, no, no. Nie ma to jak w ten. Nie ma to jak, słuchajcie. Rebeka. Nie ma to jak w ścianę. Bo po co? Kurde. Wiecie, że się pogubiłem. Może znowu zrobię cięcie, co? Może znajdę ten zegar, bo szkoda czasu też tak, wiecie. Nie chcę was też tak zamęczać. To jest ten ogień. A tutaj jest wejście, chociaż... Też tam nie było. Tam było wejście na górę. Kurde, no wiecie co? No mam takiego, taką zaćmę, że ja nie wiem, gdzie ten zegar był. A może tam, gdzie ten taki potworek dziwny? Chociaż stamtąd braliśmy tego diabełka. Kurde. No tam, nie? No, ewentualnie mógłbym to spróbować. Jeszcze tego, ile mam? 3 tylko. Bo wiecie, tutaj jest to dziadostwo, no nie? Takie dziwne jakieś coś. DDSO mi pisała jeszcze chyba Adrian, że najlepsze są koktajle Mołotowa na nich, nie? Ja pierdziele, patrzcie na to. A, bo to z tego takie... Aha, dziadostwo wyłazi. No, 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 takie robale. No ale w sumie tutaj to... Czy ja tu byłem? Czekajcie, bo to jest, kurde... To może tu było, słuchajcie. No jeszcze ostatnia szansa, jak coś to... Kurde, no patrzcie. Bo to wybucha. Wybucha i to jak szlak. Nie, tutaj to nie. A jak w ogóle z życiem stoimy? Fajn. Tylko, że ja nie mam w ogóle już naboi. Dobra. Rebeka jak w ogóle stoi z nabojami? 4. 4 naboje. A co to tak słychać? A, bo to łazi tutaj te pluskwy. No nie, nie. To nie to. Dobra, no będę szukać chyba, słuchajcie, tego zegara.
Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że w ogóle tutaj weszliśmy, bo zmarnowałem trochę naboi. Kurde. Dobra, poszukam, słuchajcie, i zaraz się pojawię gdzieś, no. Dobra, słuchajcie, udało mi się. To tam, gdzie ta skolopendra, gdzie walczyliśmy, to w tę drugą mańkę trzeba było pójść. Dobra, mam to. Okej. No. Aha, bo to Billy ma, sorry. To czekaj, Rebeka. No. Dobra, teraz tylko pytanie. Wiecie co, tylko coś zobaczę, bo to ja, myśmy to, no wiem, mieliśmy tutaj podpowiedź. Bo wiecie co, tutaj jest, tylko nie wiem właśnie. Ja to gdzieś zapisywałem, czy to nie była czasem 8:15? A jeszcze tylko coś zobaczę, bo gdzieś to kiedyś zapisywałem. Kurde, nie mam tutaj moich notatek. Nie, bo po co? Bo wiecie co, tutaj jak się wyjdzie, nie mam, prawda? To tutaj jest taki zegar na górze i tu on też wskazuje jakąś godzinkę. Poczekajcie, pokażcie, zobaczę tylko to. O! I to jest... a nie, to tak w ogóle z dupy jest ten czas. Kurde. Takie 10 tam było, nie? Po 11 jakoś tak? To na pewno nie to. Kurde, w tych notatkach było. Poczekajcie, jeszcze sobie tylko coś zobaczę, bo może tutaj rzeczywiście w tych notatkach coś? Jest tutaj jeszcze coś? Jest, 8:15, dobra. Czyli to będzie to. No to dawaj. Czyli, dobra. Będzie? Będzie? Kuźwa. Gdzie to było? O, te się otworzyły. A. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Follow me. Okej. Tylko wiecie o co chodzi, jak teraz to wszystko uruchomiliśmy, to będzie jazda, co? Po drodze będzie pewnie 50 tysięcy potworów. No to dobra, to wróćmy się, słuchajcie, do głównego holu, bo tam się otworzyły jedne drzwi. Te jedne jeszcze takie drzwiczki, to ja tak nie za bardzo kojarzę, gdzie one mogły być. Kurde, myślę. No ale to na mapę, no nie? Zaraz spojrzymy. Chciał już kończyć odcinek, wiecie? No, jestem w tym głównym holu i to, słuchajcie, to by były te drzwi tutaj. Tak, te się otworzyły, ale kurde, nie pamiętam, znaczy kojarzę, ale nie pamiętam, które by to były te następne. Taki właśnie...
Dobra, ale to... Co ja ribbonów tu nie mam? Tam są. Wziąłem? Dupa tam. No bo chcę zapisać, wiecie, i tak... Nie wiem co z tym kluczem, serio. Weźcie, powiedzcie mi... Aha, nie mogę już więcej. Billy. Billy, weź zapisz. Dobrze, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. No myślę, że dobrze poszło, co? Trochę porobiliśmy. Pomalutku. Znaczy 8 dni dzisiaj było. Także dziękuję wam za dzisiaj. I co? Słyszymy się w następnym odcinku, tak? No, dajcie znać jak tam. Co z tym kluczem na przykład. To wdrożymy w następny odcinek. Pozdrowimy. Tak. To trzymajcie się. Cześć.